Hejka, z tej z kanału Layla Quicks. Dzisiejszy filmik jest recenzją, co się nie zdarza często, ale się zdarza czasami i dzisiaj jest właśnie jeden z tych dni. I książka, o której chcę dzisiaj pomówić, to Toksyczne dziewczyny autorstwa Rory Power, którą otrzymałam od wydawnictwa Niezwykłe, dziękuję bardzo. Tę książkę możecie kojarzyć pod oryginalnym tytułem Wilder Girls. Tutaj są toksyczne dziewczyny i wiem, że to X wygląda brzydko i się nie podoba pewnie wielu osobom, mi też się nie podobało, ale chodzi o to, że w tej książce występuje wirus, który się nazywa Tox, więc jakby no to jest uzasadnione, mimo że wygląda brzydko. Oczywiście okładka jest dalej piękna, prawda, nawet z tym X-em. Szczerze mówiąc, bardzo bałam się zacząć tę książkę, ponieważ jest ona dość głośna teraz. Myślę, że dużo osób o niej mówi, zwłaszcza na zagranicznym booktubie i dużo osób na nią wyczekiwało, ponieważ jest tutaj romans między dwoma dziewczynami i po prostu dużo się mówi o tej książce. I też wiem, że wielu osobom się nie podobała, kiedy już ją przeczytały i no to było trochę przerażające, bo również bardzo na nią czekałam i bardzo chciałam się dowiedzieć, o co tyle hype'u i bałam się, że kiedy ją zacznę czytać, to mi się zwyczajnie nie spodoba i będzie mi przykro. Odrobinę zmartwiło mnie również to, kto wydał tę książkę, ponieważ czytałam jedną książkę od wydawnictwa Niezwykłego w przeszłości i ogólnie no było w niej bardzo dużo błędów i mi to przeszkadzało i bałam się, że tutaj również będzie taka sytuacja i że przez to będzie mi się gorzej czytało tę książkę, ale na szczęście tak nie było i czytało mi się bardzo dobrze i nie było błędów, więc ta książka opowiada o grupce dziewcząt, które są jakby zamknięte, uwięzione na wyspie, na której kiedyś chodziły do szkoły z internatem i od 18 miesięcy ta wyspa jest objęta kwarantanną, ponieważ panuje na niej właśnie wirus, Tox i zasadniczo dzieją się bardzo dziwne rzeczy. I dziewczyny nie mogą stamtąd wyjść, zostały tylko one i ich dwie nauczycielki. Wszyscy inni umarli albo po prostu no, nie ma ich już tam dalej więcej. Zaginęli czy coś. Tox powoduje, że dzieją się różne dziwne rzeczy z ciałami tych dziewcząt. Jedna z głównych bohaterek, Hetty, na przykład ma oko, które jakby no nie działa, zarosło jej i jest teraz taką jedną wielką blizną. Druga z głównych bohaterek, Riz, ma rękę, która jest cała pokryta łuskami. Jest też Bayek, mam nadzieję, że tak się to czyta, której wyrósł jakby drugi kręgosłup z takimi kolcami, jak u dinozaurów. I to są tylko niektóre z rzeczy, które się dzieją z ciałami tych dziewcząt pod wpływem toksu. No ogólnie no nie jest to przyjemna sytuacja, prawda? I jakby nikt nie wie w sumie, dlaczego tak się dzieje. Tox również powoduje, że wszystkie rzeczy na tej wyspie poza ludźmi, typu rośliny czy zwierzęta, zachowują się zupełnie inaczej i są o wiele bardziej agresywne i niebezpieczne. Dlatego dziewczyny niestety nie mogą wychodzić ze szkoły i jakby trzymają się tylko właśnie obszaru zabudowanego i nie mogą wychodzić poza ogrodzenie. Żyją o bardzo skromnych i no niedużych racjach żywnościowych, które zostają im przesłane przez marynarkę wojenną. No i ogólnie no, funkcjonują tak dość w trybie survivalowym od 18 miesięcy, aż pewnego dnia główna bohaterka zostaje wybrana jako kandydatka do brygady łodziowej, czyli do grupy dziewcząt, które mogą wyjść poza ogrodzenie, żeby przynieść właśnie zapasy przesłane przez marynarki, które są zostawiane na brzegu. Więc to jest jakby jedyna szansa tak naprawdę na wyjście poza otoczenie, poza to szkołę. No i oczywiście jest to bardzo niebezpieczne, prawda? Jakby, jak można się domyślić. Te dwie bohaterki, o których wcześniej wspomniałam, Riz i Bayat, są najlepszymi przyjaciółkami Hetty. Bayat również ma swoją perspektywę, więc zasadniczo no, widzimy właśnie świat z perspektywy Hetty oraz z perspektywy Bayat, które są ogólnie ze sobą bardzo, bardzo blisko. Ogólnie Hetty i Bayat myślę, że jest to jakby najbardziej intensywna i najsilniejsza dziewczęca przyjaźń, jaką czytałam w ogóle w całym swoim życiu, bo mam wrażenie, że właśnie strasznie mało jest książek, w których ta przyjaźń między kobietami, między dziewczętami jest przedstawiona w taki sposób, gdzie jest jakby niezaprzeczalne to, że one się kochają i że są dla siebie naprawdę jak siostry i oddałyby za siebie życie. A mogę wymienić naprawdę wiele chłopięcych przyjaźni, które tak działają, albo nawet przyjaźni między chłopcem i dziewczyną, które właśnie działają na tej zasadzie. Więc czytając tę książkę, naprawdę byłam zaskoczona tym, że nigdy nie czytałam tak silnej kobiecej przyjaźni. Myślę, że to bardzo, bardzo ważny aspekt tej książki. Z kolei między Hetty i Riz jest coś więcej niż przyjaźń tak naprawdę. Obie zasadniczo się sobie podobają, ale nie potrafią z tym nic zrobić przez większość czasu i dopiero w tej książce, jakby po tych kilkunastu miesiącach spędzonych razem,
są w stanie się do tego przyznać. Więc ogólnie taki bardzo długi mutual piling i no to było piękne. Jakby podobało się też to, że właśnie mimo, że zarówno Reese, jak i Hetty są queer, z tego co wywnioskowałam, to Hetty jest albo bi, albo panseksualna, ponieważ wspomina, że lubi chłopców i dziewczyny, to jakby nie ma wątpliwości co do tego, że Hetty i Bayard są tylko przyjaciółkami i że w sensie właśnie tylko, no aż przyjaciółkami, ale że nie łączy ich romantyczna relacja. I myślę, że to bardzo, bardzo fajne i bardzo cenne, że jakby też bardzo wyraźnie widać, jakie dokładnie relacje łączą te dziewczyny. I bardzo podoba mi się też to, że te relacje są bardzo skomplikowane i intensywne i że zasadniczo zarówno właśnie ze swoją najlepszą przyjaciółką, jak i z dziewczyną, której się podoba, Hetty ma taką relację, która jest dość angstowa, dość taka skomplikowana i jakby wypełniona jakimiś na przykład niedomówieniami. No i ogólnie są bardzo złożone, więc no to było super, fajnie było odkrywać właśnie jak to wszystko tak naprawdę działa i co naprawdę osoby myślą nawzajem te dziewczyny. Ogólnie to jest horror, z tego co się dowiedziałam z internetu. I wydaje mi się, że to jest pierwsza książka horror, jaką czytałam w całym swoim życiu. I na pewno było to doświadczenie. Rory Power ma również bardzo taki charakterystyczny styl i ogólnie no ta książka ma swój niesamowity klimat. I jakby mimo tego, że różne dziwne, ohydne rzeczy nawet się tam dzieją, to nie mogłam się od niej oderwać, nawet jeżeli nie działo się nic aż tak ekscytującego, tylko po prostu fascynowało mnie to, jak napisana jest ta książka i jak opisane są właśnie przeżycia bohaterek, czy nawet ich właśnie relacje, to jak się do siebie odnoszą i to, jak sobie radzą ze swoją sytuacją, z tym toksem, z byciem zamkniętym na wyspie i właśnie z funkcjonowaniem w tym takim zamkniętym społeczeństwie, gdzie były tylko dwie dorosłe osoby, które zarządzały wszystkimi innymi, które polega na walce o przetrwanie, chociaż jakby z założenia wcześniej miało być po prostu szkołą i wiecie, miejscem takim codziennym, do którego wszyscy chodzimy albo chodziliśmy. Ale tak, to jest horror, dzieją się tutaj dziwne rzeczy. Niektóre są bardzo ohydne, zwykle dotyczą właśnie ciała ludzkiego albo zwierzęcego i tego, jak autorka sobie wymyśliła, że się zmienia pod wpływem toksu. Jest dość dużo krwi, ogólnie zabijania, różnych operacji na żywym ciele i innych takich, wiecie, jakieś wyrywanie z serc i wycinanie robaków spod skóry. Więc ogólnie, jeżeli nie lubicie takich rzeczy, jeżeli sprawiają, że czujecie się niekomfortowo albo wiecie, że no jesteście, macie zbyt słabe nerwy na to, no to uważajcie na tę książkę na pewno. No, nie powiem, że ja lubię, prawda, różne ohydne rzeczy, no bo to by zabrzmiało dziwnie, ale mimo tego, że właśnie czytałam tę książkę i robiło mi się niedobrze, kiedy czytałam te opisy, to wciąż bardzo mi się podobało. Nie wiem, jak to wytłumaczyć. Po prostu myślę, że to pasowało właśnie do klimatu książki i nadawało też powagi całej sytuacji i dodawało też wyjątkowości tej historii, bo no jakby ile książek potraficie wymienić, w których komuś zamiast żeber rosną gałęzie albo wyrastają mu skrzela. No to było naprawdę niezwykłe i to stanowczo było doświadczenie. W moim przypadku raczej pozytywne. Szczerze mówiąc, moim zdaniem ta książka ma trochę podobny klimat do Więźnia Labiryntu i właśnie chyba chodzi po prostu o tę zamkniętą grupę osób jednej płci, która rządzi się swoimi prawami i walczy o przetrwanie i wypuszcza tylko jakąś określoną ilość osób poza bezpieczne cztery ściany, prawda, tego budynku. Bo mniej więcej taka sama sytuacja była w Więźniu Labiryntu, bo oprócz tego te książki no, różnią się dość bardzo. No to przede wszystkim jest horror, tamto jest dystopią i to trylogią, a to jest jednoczęściówka. Więc no to chyba jedyny powód, dla którego tak bardzo mi się kojarzy, ale no jakby no nie mogę się oprzeć właśnie wrażeniu, że te książki są pod pewnymi względami podobne. Z tym, że toksyczne dziewczyny są kanonicznie queerowe, czym Więzień Labiryntu nie może się pochwalić, prawda? I też myślę, że klimat toksycznych dziewczyn jest bardziej wyrazisty. No w Więzień Labiryntu dzieje się dużo rzeczy, ale jakby sam styl pisania na przykład nie jest aż tak klimatyczny. Myślę, że ważną rzeczą w tej książce jest też to, że właśnie główne bohaterki dosłownie walczą o przetrwanie przez cały czas trwania tej książki. Na początku jeszcze według właśnie tych zasad, które się ustaliły w ich szkole po epidemii toksu, ale też jakby w bardziej dosłownym sensie później.
I tak naprawdę nigdy nie wiemy, czy uda im się przeżyć i nie wiemy, co dalej. W ogóle jak miałaby się skończyć ta historia. Więc no, przynajmniej ja przez ostatnią połowę książki no, siedziałam bardzo niecierpliwie czekając na odpowiedź właśnie na pytania. Co się stanie? Czy uda im się przetrwać? Jak skończy się ta historia? Czy w ogóle jest miejsce dla nich tak naprawdę na szczęśliwe, czy w ogóle jakiekolwiek życie na tej wyspie owładniętej toksem? Więc no to było bardzo emocjonujące doświadczenie, nie powiem. Ta książka wciągnęła mnie do tego stopnia, że naprawdę żałowałam, że już się skończyła i żałuję, że nie ma kolejnej części, którą mogę przeczytać i bardzo mi przykro z tego powodu. Ale na pewno przeczytam następną książkę Rory Power, bo jak na debiut w ogóle to jest hicik i naprawdę bardzo, bardzo dobrze się to czytało. I bardzo chętnie przeczytam więcej queerowych książek o dziewczynach od Rory Power i no myślę, że powinniście obczaić tę książkę, jeżeli myślicie, że może Wam się spodobać. Próbuję wymyślić, co jeszcze mogę powiedzieć, ale naprawdę nie wiem, jak opowiadać o tej książce bez spoilerowania i też jak opowiadać o jej klimacie, nie używając dosłownie słów autorki, bo no nie wiem, nie potrafię tego opisać do końca, ale no to jest doświadczenie po prostu i myślę, że powinniście go doświadczyć. Nie wiem, jak mówić o tej książce pomocy. Więc tak, dziękuję za uwagę. Napiszcie mi w komentarzu, czy może zachęciłam Was do przeczytania tej książki, albo czy ją czytaliście, albo czy macie zamiar. Czy w ogóle lubicie horror? Nie wiem, bo na przykład ja nie wiem, czy lubię horror dalej, chociaż przeczytałam tę książkę, ale to był mój pierwszy horror, więc w sumie nie wiem. I bardzo chętnie się dowiem właśnie, co macie do powiedzenia. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!